Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Jestem na siebie wściekły. Jestem na siebie wściekły. Nagrałem 16 minut odcinka. I już nam nawet dobrze szło. I nam niestety tutaj zatakowali Moskwę. Zatakowali nam Moskwę i ja stwierdziłem, dobra, szybki quick load i będzie git. Czytałem ten zapis. I wróciłem na start sprzed 16 minut. Kurde, jestem upośledzony. Jaki ja jestem zły. Jaki ja jestem zły. Wy sobie nie wyobrażacie, ale dobra. Dzięki temu może kilku rzeczy uniknę w tym przejściu. Bo zrobiłem kilka rzeczy głupich, moim zdaniem. I nieopłacalnych. Kasy mamy dużo. Więc kupmy sobie kreml. Tu już miałem nawet mur kupiony. Flaszek nadal nie mam, ale flaszki mogę sobie za to przehandlować. I tak właśnie zrobię. Dobra, możemy sobie kupić ptaszki, korwiny. I lecimy z tym koksem. Jeszcze w zamian tego pamiętam, że to był taki jeden pewien argument. Mogliśmy sobie wykupić tawernę bohaterów. Ja tego nie zrobiłem wcześniej. Ale teraz to zrobię. A w sumie chyba tam ci byli lepsi. Dobra, mnie... Nie! Ty idziesz tu. Tu jest skup butelek. Ty idziesz tu. Zbieraj to drewno na maksa. Wszystko mu wytniemy stąd. Dobra. Przepraszam. Statua króla Janusza. Możemy sobie to ogarnąć. Zatukaj mnie? O dziwo nie. A Polsko, widziałeś moje auto? Tak, jest już w Polsce. Dobra. To mi poszło easy. Bez żadnej straty. Więc mam nadzieję, że tak samo teraz mi to pójdzie. Elegancko. Ja wam pokażę, gdzie mniej więcej dałem ciała, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. I ja powiem wam szczerze, że tego nie zauważyłem wcześniej. Dopiero na samym końcu. Dobra, leć ataku już. Wierzyć nie chcę, że ty to przegrasz. Dobra. Dev, atakuj. Oddaj. Brawo, Januszku, brawo. Bierzemy to. Więc mamy już gorzałkę, w razie czego następny weekend. I patrzcie, kochani, ja tutaj nie zauważyłem, zobaczyłem, tu jest jakiś bohater. Nie zauważyłem, że on ma tyle jednostek. I ja to zaatakowałem i ja to wygrałem. I ja to wygrałem. Żeby nie było. Dobra. Ale możemy się już tu wrócić, to nie jest problem żaden. Oddajmy mu wszystko, jak leci. Które możemy się tak słapnąć. A nawet możemy się tak słapnąć. Będziemy mieć akurat rosyjskie jednostki. I tyle. On i tak tu nic nie ma. Dobra, ty lecisz tu. Ty lecisz tu. Dobrze, już powtarzające się teksty są naprawdę irytujące, bo to blokuje po prostu przejście. A i tu możesz sobie tu pozbierać rzeczy, kurde. Nie zauważyłem tego. Dobra, chuligańska arena. Ulepszamy to. Tu musimy ten mur kupić. Tu musimy tam ten mur kupić. Dobra, ale widzę, że tu jest sporo węgla. Nie chciałem tego kupić. Znaczy nie chciałem w ogóle tego dotknąć. Kopiec węgla. Mury zamku 2. Dobra, ty idź tu. Zbieraj co popadnie. Bo dużo mamy akurat rzeczy takich, których właśnie nie pobraliśmy ostatnimi czasy. Tu jest łatwa. Ale czy ja chcę? Chyba nie chcę. Dobra, bierzemy expa. Atakujemy go. Polsko, czy wiesz, gdzie jest Ukraina? Sądzę, że Ukraina jest na tą stronę. Tak, jestem głodny, chciałem zjeść kawałek Ukrainy. Nie możesz tego zrobić. No, ostatnimi czasy już powtarzam się po raz kolejny, że jest to bardzo możliwe. Dobra, atakujemy FSB-ków. Tu się defujemy. Niech oni swoje tutaj tury powykonują. Dobra. Piątka. Piąteczka. Blokujemy. Walimy szósteczkę. O, całe dwa. Bez rewelacji. Dobra. Wy się blokujcie. Trzech. Nie za dobrze. Dobra, panie Korwinie. O nie, to nie ten. Korwin jest dopiero teraz. No nie. Na szczęście wyszło w ten sposób. Wcześniej tu nie straciłem nic. Tak samo jak i teraz. Trochę majonezu. Możemy kupić czerwony mur? Możemy kupić czerwony mur. No tu mamy nowy poziom. I wcześniej polazłem w tą stronę, ale patrzcie, tutaj są ataki twojego bohatera, mają 60% szans na zignorowanie, 70% wrogiego pancerza, ale tu już jest na przykład dupa. Po prostu taka przechozoika. Moim zdaniem autorzy tu spieprzyli robotę. Moim zdaniem to jest głupota. Tak samo tu. Takie przechodzajki totalne. No w sumie z tymi czołgami to może nie być złe. Natomiast z tymi czołgami to może nie być złe. Majonez. Trochę drewna. No i ja właśnie tutaj spartoliłem robotę, bo od razu poszedłem tam w górę. Znaczy, no nie spartoliłem pod tym względem, ale zaatakowałem jego. Teraz mam zamiar go nie atakować. Musimy się pozbyć po prostu jak najszybciej ruskich i tyle. Jeden punkt umiejętności. Dobra, idź po te jednostki i myślę, że będzie git. Akurat będzie szósty dzień. Tutaj musimy ewidentnie się bardziej postarać z tym defem. Zaniedbałem tą rosyjską stolicę i potem bardzo mi się to wykrzaczyło i chciałem już kurde sejwy wczytywać. A tu cyk, nie da rady. I tak sobie właśnie 15 minut progresu spieprzyłem. Dobra. Ale ty miałeś chyba iść gdzie indziej, prawda, czy nie? Miałeś iść tu. Tu ile rzeczy jest? Dobra, i... Ojej, tu ile jeszcze było węgla. Nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem. Dobra. Jest szósty dzień, tak? Jest szósty dzień. Możemy czerwony mur sobie wykupić, to nie jest problem. Będzie pierwszy czy drugi? Poziom budynku 2 na 3. Chyba 2 na 3. Jeszcze w sumie oblężenia zamku nie mieliśmy. I w sumie nie obraziłbym się, jakby teraz zaatakował. Myślę, że mielibyśmy szansę go pokonać nawet. Jeszcze raz powtarzam, tu jest jakiś bug ewidentny. Kupujemy budynek w poprzednim tygodniu, a niestety już tutaj nie możemy mieć tych jednostek. I one się dopiero respią tak naprawdę jak przejdzie kolejny tydzień. Od zakupu budynku, czyli taki jest, no, dziwny bug. Dziwny, bardzo dziwny bug. Bug. Dobra, tu 4 jednostki. Już gorzałki nie mamy, ale dobra. Nie wymieniamy nic, bo to nie ma sensu. Ogarniemy sobie to w następnym dniu. Jezu, ile wykupowania. Tu powinno być wykup wszystko. Tu powinno być wykup wszystko. Ten typek mu chyba non-stop przyprowadza jednostki. Takie mam wrażenie. Aha. Nie użyło mi tego. Ale widzę, że teraz inny artefakt podleciał. Teraz jest inny artefakt niż wcześniej. O, Rosja i Niemcom, to jest spoko. Rosja i Niemcy spoko. 4-1. No nie, no i tak bez sensu i tam i tak bez sensu. Polska jesteś głodna? Oczywiście zawsze. Daj indyka teraz. Żadnego indyka, najpierw granie. Najpierw granie. Są maleja. Nie wygracie z nami. Somalia jest słabsza od Polski. Przynajmniej takie mam nadzieję. Dwa. No może jednak nie. Pyk. Ach, te gibeny są słabe. Są serio słabe. Dobra, możemy już tu podlatywać. Husaria do ataku. On teraz zaatakuje i przegra. No właśnie, takie szachy. Takie szachy. Tutaj ostatnio z nimi też zawalczyłem i też mi się udało wygrać, o dziwo. I co, już będzie czerwony mur na maksa, tak? Tak. Teraz możemy się próbować z nimi. Teraz się z nimi możemy próbować. Jestem ciekaw, czy są tutaj grale i tym podobne. Bardzo mnie to ciekawi. Dobra, dokupujemy sobie ich, ale jeszcze jednego. O, brakuje nam. Dobra, no ale to nie jest problem. On się pójdzie chyba tam teraz słapnąć z tamtymi. Dawaj ekspy. Medal komunisty jest słaby. A, standardowy tekst. I tak, tu sobie zaczekamy tym. Tu sobie damy Rush Cika Bliat, ale to lepiej chyba na tego dawać. Jest tu gdzieś piątka? Nie ma piątki. Tu mi ostatnio jednego ściągnęli. Dwadzieścia jeden. No i teraz się zacznie delikatna rzeź niewiniątek. Krytyk jeszcze. No i on teraz będzie atakował, no i niestety nam strzeli po gębie. No właśnie, jednego stracimy. No ja pewnie many nie mam, prawda? Ja chyba many nie mam. No ale jeszcze sprawdzę, czy ja mam manę. Mam manę, ej, dobra. To nie jest problem w takim razie. Po prostu go zrespimy. I zero strat. Drewno nam się przyda. Tylko już żydowskie targowisko możemy robić. A niby mamy, a brakuje nam drewna. Drewna i wódki. Brak gorzały. Ewidentny brak gorzały. Kurde, miałem wyjść stąd, oj. Ale nie, i tak bym nie wyszedł, bo nie mam gorzały. I tak bym nie wyszedł, bo nie mam gorzały. Teraz już w sensie mamy, więc teraz możemy to sobie dokupić. I pójść oddać jednostki. Pójdźmy, oddajmy jednostki. Z tym drewnem to jest tu problem. Z tym drewnem to jest tu naprawdę problem. Nadal nic. Nadal nic. Dobra, idź tędy. Ty go złap tu. I się zesłapujcie. Przenieś wszystkie jednostki w prawo. No nie chodziło o to. Ewidentnie nie chodziło o to. Podziel na wszystko. Weź sobie ten order na talon. Talonowy order. Dobra, Polsko to miejsce jest otwarte tylko dla tych kulek, które coś tam, coś tam. Dobra, nieważne. Nieważne. Oni strzelają. Więc lecimy. Rush B. 9 do żadę, 4 tylko. Uuu, Lipton. To już 5. Na szczęście oni mają mniejszy movement speed. Czy movement, mniejszą inicjatywę. Dobra, protestanci. I tak. Ich jest 303, to no problem. Ten zaatakuje i padnie. No właśnie. Tak się kończy hojrakowanie z Polską. Pobojowisko. Tu daję kasę. O, to to musimy wziąć. Ty już leć znów tutaj, w to miejsce. Czy my teraz możemy coś dokupić? Husarski stadion możemy kupić. Pewnie, że tak. W ogóle ile mamy tego węgla? Widzę, że jesteśmy Polską, totalną Polską. No, oj, nie ma flaszek. Nie ma flaszek. Co to było, przepraszam bardzo, co to za kody? To mi tutaj cheatuje, chamsko. Oj, to było nieładne. Dobra. Czy to jest arena? No nie mówcie, że... A, dobra. Tak, arena walk. Ja zapisuję grę. Tym razem logicznie, a nie bezmyślnie. Walczmy. Somaliat tam easy. Żaden strzelający, żaden. Więc się bronimy. Czterech. No nie tak dużo. Tu jednostki drugiego i trzeciego poziomu. To już nie będzie taki chyba easy. 11, no. Może być ciężka. Brońmy się. Raczej nie dojdą jeszcze teraz. Zaraz zrobimy im rzeźniewniątek. My już też tacy najgorsi nie jesteśmy. 6-13. Jest szansa. Wydymać szympansa. Jedna strata będzie. 5-7. 5-7. A tu 4-9. Mają rozmach. 5. Tak, 2 na 10 bym powiedział. Tak, 2 na 10. No, jeszcze krytyk padł, pięknie. 4 jeszcze jest. No, husaria jest teraz potężna. Paki z husarii robią robotę. To niestety stracimy tego jednego. No dobra, jeden protestant to nie jest jakoś tam uber źle. Trochę gorzałki zdobyliśmy, jest spoko. Jest spocznij. Dobra, czy my mamy tu jakąś gorzałkę? To jest plantacja herbaty, tak? Tak. No z tą herbatą też tak stoimy 2 na 10 bym powiedział. Ale mnie bardziej interesuje gorzałka. Ropę mamy, kasę mamy. Jedyna gorzałka jaka jest, to jest tutaj na zimowym biomie. Mógłbym teoretycznie, ale tylko w teorii, kupić się na przejściu tędy. Akurat będzie 7 dzień. I zabrać jednostki i dopiero atakować. O tak. O tak, 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 tak. Droga Polski ewidentnie. Co on tam kombinuje? Nie wiemy. Nie wiemy, co on tam kombinuje. Dobra, będzie 7 dzień. Od razu możemy sobie nawet troszeczkę pozamieniać na flaszeczki. Nam nie zaszkodzi w żaden sposób. Dobra. Tych flaszek myślę, że mamy wystarczająco dużo. No i co, będziemy chcieli iść już tędy. Spróbujemy to jeszcze dzisiaj zakończyć. Spróbujemy to zakończyć. I tak, wykupujemy tu wszystko. Pyk, 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 pyk. Mamy jednostki, mamy jednostki. Bardzo nie lubisz, kurde, wchodzić w te okienka, no. Dobra, Polska już sobie leci. Powoli, powoli. Dojdziesz do nas? Dojdziesz do nas. Dobra, przenieś wszystkie jednostki w lewo. Nie rozumiem, jak to działa. Ale to jest pomylone coś. To jest coś pomylone. To jest coś pomylone. Tu mam arenę walk. Oj. Dobra, idziemy w tą stronę. Tu coś możemy zakupić? Nic nie możemy. Boję się cały czas ten zamek, że coś go zaraz trafi, na przykład szlak. Następne dwa. No i znów nie mamy do rekrutowania. Na tych jednostkach mi w sumie zależy. Strzelające są naprawdę silne. Czy silne? Inaczej. Nie są silne właśnie, źle mówię. Są dziadowe i drogie. Ale no jednak strzelające. To są jednak strzelający. Dobra, dawajcie ekspy. Gorzałka. I tu jest rekrutacja ONZ boli. To jest arena walk nawet. A tu jest drewno. Czemu ja tego nie zauważyłem? Ale ja ciapa jestem. Od razu sobie to pykniemy, bo to jest syrenka, prawda? Widać, że stolica Warszawy. W ogóle jest to jest castle po prostu podpisany. To jest podpisane castle po prostu. Ale to nie jest ten zamek. To jest ten zamek, ej. W którym ja nie wykupiłem wszystkiego? A nie, wykupiłem wszystko już, dobra. Nie było tematu. Mury zamku. Bierzemy. Dobra. I się spróbujemy znów z tym ruskim padalcem. Próbujemy się z nim. Do regeneracji many, kolejne dwa. Nie, to już odwiedziliśmy. Czyli tylko jedno odwiedziłem wtedy. Tylko wtedy jedno odwiedziłem widocznie. No i powiem wam szczerze, że to zaczyna już mieć takie dosyć spore obrażenia. Ale nadal mam wrażenie, że czegoś kurde zapomniałem. Nie wiem czego. Odwiedzone to jest? Nie jest odwiedzone. Dobra. Czy dziadu nie atakujesz? Oż, ty 5 flaszek żeś zabrał. Kolejny. Czy tam jest zamek? A ja o nim nic nie wiedziałem. O cholera, chyba tak. Tam jest chyba zamek. No nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ja to mogłem aż tak spartolić. Dobra, FSB. To wykupujemy. Tawerna bohaterów jest. Gdzie ona jest? To nie jest tawerna bohaterów. To jest tu. Soldier Ball 14,8. 14,10. Tu jest więcej znacznie. Tu też nam się mała armia już robi powoli. Tu już też jest taka malutka armia. Dostępna, powiem wam szczerze. Kurwa, naprawdę tu jest zamek? Naprawdę jest... Nie wierzę. Serio? Naprawdę? Wszystko wykupione? No bez jej. 10 czołgów. Oj. Szansa możliwa. Możliwa. Też możliwa. Kogo mamy w ogóle? Pokonaj Wołgograd Motherball. Gdzie jest ten Motherball? Ja go nie widzę. Ja go nie widzę. Nie mówcie, że oni są jeszcze tutaj gdzieś, bo się wkurzę. Ej, naprawdę nie widzę tego Wołgogradu. Czy ja coś ominąłem? Zrobię jeszcze jedną jednostkę, a co mi tam? Tak wzięliśmy was i tak wzięliśmy was. Dobra. I zejdźmy tą jednostką na dół. Bo ja tu chyba coś ominąłem, ewidentnie. Ja chyba coś tu ominąłem, ewidentnie. Bo to jest karate Putin Ball. Bliat Ball. I Stalin Ball. To jest nikła, tu możliwa. No dobra, ale żeby tu przejść... No właśnie. Się nie da przejść. Dobra, nie podkopuj mojej ekonomii. Nie podkopuję. Dobra, tych Bruce... Kong Bruce Lee, karate mistrzów to my szybko pokonamy w sumie. Krytyk 10 to dzięki temu, że mamy te buffy do komunizbalu. Też spoko. No ale nie powiem, ciężka jest ta misja. O, prawie 900, uuu. Orzeł bielik. Tyk. Dawaj mi flaszki. Storunek FSB. Chińczycy. Tu się da jednak przejść. Zaatakował. Gnój zaatakował. No to po co mi ten mur? Jaki to jest bez sensu? Jakie to jest bez sensu? Ja pierdzielę. Ale że masz tak? To jest totalnie useless. To jest totalnie useless. Czterech, fuck. Trzech. Dobra, musimy się skupić tutaj, na tym. Albo na tym. Wtedy on będzie musiał strzelić w tego, czyli z jedną turkę straci. A my się skupiamy na tych. Krytyk. Ale nie widzę, żeby to dobrze jakoś się potem udało. No i czemu? No! No, bez jaj! Ale to jest głupie. Jakie to jest głupie. Totalnie głupota. Beznadzieja. Trzech, naprawdę. Oddaj mu. Jeden, jeden. Musisz we mnie tłuc. Nie masz innej opcji. Te jednostki to w ogóle są do dupy. No i ja bym sobie tu bez problemu teraz skoczył i walnął, ale oczywiście nie mogę, bo jestem zablokowany. Zablikowany. No odejdź no. Jeden. Jeszcze sześciu. Ciężko, może ONZ? No na ONZ już nas nie stać niestety. Albo większe DPS-y, 40% przeciwko czołgom. Kto ma w ogóle największe DPS-y? 1-3. 2-6. Jasne, że ten. Dobra, dawaj krowę. Tak, 33. 2. Dobra, nie jest źle. Nie ma tragedii. Czterech, pięknie. I nawalamy. Musimy dotrzeć tam. Na razie zostawiamy tych. Żebyś ty jeszcze strzelał od początku, to może. Pyk, dwóch. Świetnie. Jeszcze dwa. Uleczyć cię już nie mogę, prawda? No uleczyć go już nie mogę. Tylko czy mu się to zestakuje? Wątpię. 27. Kurde, nie zdążył. Ale może ten zdąży jeszcze dojść. 81. Nie zdążysz. Kurde. 22. 1. 2. Dobra, wygramy to. Na luzaku. Wygramy to na luzaku. FSB teraz pałuje czołgi. Byk. Wygraliśmy to. Tyrus Kamendo 1. Jeszcze jeden raz. Jednego bohatera się już pozbyliśmy. No już nie jesteś taki silny. Overkill. No przecież ja wygrałem. Co taka smutna muzyka? Pusty zamek. Pusty zamek. Cholera, pusty zamek. Zajmuję mu tu wódę. Wszystko pobrał? Pewnie nie. Jednak nie. No dobra. Musimy to zrobić. Ale już w następnym odcinku, bo mam 32 minuty nagrania, nie zauważyłem tego. Dobra, moi drodzy. W następnym odcinku powinniśmy to już zakończyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Widzimy się już niedługo. Discorda i harmonogram macie w opisie, ewentualnie we wstawce, która przed chwilą była. Trzymajcie się. Hej, hej.